Jesteście velmi unaveni? Jesteście bardzo zmęczeni? Możemy pokraczować? Możemy iść naprzód? Ja bym jeszcze zawrócił k tomu tekstu. Pierwszej Mojżeszowej 37 kapitoły. Tekstu z pierwszej Mojżeszowej 37 rozdział. Od 10 wiersza. 10 wiersz. 10 wiersz. A gdy to opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego: cóż to za sen, który ci się śnił? Czyż więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić ci się do ziemi? Teraz by som dał dôraz na tu część wety, która mówi, co je to, jaki sen, który sa ti to sníval. I chciałbym się teraz skupić na tej części, która mówi, co to za sen, który się tobie śnił. Ako som hovoril, že sú niektorí ľudia, ktorí veľký dôraz dávajú na sny. Jak mówiłem już, že sú niektórzy ľudia, ktorí bardzo taką wagę przywiązują do snów. Viete, keď veriaci človek má sen od Boha, wiecie, kiedy człowiek wierzący otrzyma sen od Pana, od Boga, a skutecznie jest to od Pana sen, i rzeczywiście jest to sen od Pana, ten to sen jest zawsze w zgodzie z Bożym Słowem. Taki sen jest zawsze w zgodzie z Bożym Słowem. Pan Bóg nigdy nie dawa sen, który by był odporował wyrokom Bożego Słowa. Który Bóg nie daje nigdy snu, który byłby przeciwny wyrokom Bożego Słowa. A widzim, że aj Jakob, kiedy poczuł ten to sen swojego syna, i tak widzę, że Jakub, kiedy usłyszał o tym śnie swojego syna, w tom 11 wersji czytamy, że on pozorował rzeczy. I w tym 11 wierszu czytamy, że on zachowywał to w pamięci, uważnie się temu przyglądał. A ale nie urobił z tego żadne uzávery. I nie zrobił z tego jakiegoś użytku. On tušil, że co ten sen znaczy. On przypuszczał, co może oznaczać ten sen. Ale jednoducho, kiedy Pan Bóg nieco powie, ale wtedy, kiedy Bóg coś mówi, coś powie, tak on to aj uczyni. To wtedy rzeczywiście Bóg też to dokona, wykona to. Boże Słowo nam świadczy o tym, że Bóg nigdy nie robił niejakie rzeczy prv, niż by to zjawił. Boże Słowo uczy nas, że Bóg nigdy nie dokonuje żadnej rzeczy, zanim jej nie objawi. Do przodu. Naprzód po prostu. Wspomnijcie się na Noacha. Przypomnijcie sobie Noego. Mógł Pan Bóg posłać potopu aj bez toho, że by to zdzielił swoje serce Noachowi? Czy mógłby Bóg posłać potop, nim powiedział o tym Noemu? Ano. Ale mógł. Ale Pan Bóg to nie urobił. Ale Bóg tak nie uczynił. On wyhliadol si človeka, on szukał człowieka, ktorého srdce bolo celé obrátené k Bohu, ktorého srdce bolo całkiem zwrócone w jego kierunku. A Pán Boh mu zdelil svoje srdce. I wtedy Pán Boh mu przekazał svoje srdce. A povedal, aké má úmysly. I przekazał mu svoje zamysły. Aké má plány. Przekazał mu svoje plány. Noach uveril tomu. Noe uwierzył Bogu. Przyprawił sa na toto? Przygotował się w tym kierunku? A przyszedł ten czas, kiedy sa naplnilo toto proroctwo. I kiedy przyszedł czas, wypełniło się to proroctwo. To słowo, które powiedział Bóg. Było to właśnie słowo, które Bóg wypowiedział. Pan Bóg mógł aj Sodomu a Gomoru zniszczyć w jednym momencie. Pan Bóg mógł zniszczyć również Sodomę i Gomorę w jednym momencie, w jednej chwili. Ale Pan Bóg najpierw to oznámil. Ale najpierw Pan Bóg ogłosił, opowiedział Lotowi. Przyszedł do Lota. Skrze tych aniołów. Poprzez z tych aniołów. A powiedział, że musia uciec na ten wrch. I wtedy powiedział Lotowi, że ty musisz uciekać do góry. A powiedział mu najpierw o swoim umyśle. I najpierw przedstawił mu swój zamysł. A potem wywiedł tego Lota oddział. A potem wyprowadził tego Lota. Aż potem zniszczył Sodomę. A dopiero potem zniszczył Sodomę.
Pan Bóg aj teraz ma swoje plany. Bóg również teraz ma swoje plany. A my kiedy czytamy zjawienie Janowo, kiedy czytamy objawienie Jana, my widzimy, że te Boże rzeczy się dzieją. Widzimy, że wykonują się, czy dokonują się Boże rzeczy. Ale Pan Bóg najpierw te rzeczy do przodu zjawił Janowi. Ale najpierw w przód, daleko w przód, te rzeczy zostały objawione Janowi. A my kiedy czytamy to zjawienie Janowo, a kiedy czytamy objawienie Jana, tak widzimy, że te to mnohe rzeczy już się napełniają. I widzimy, że wiele z tych rzeczy już się wypełnia. Żeśmy wstąpili do tej apokaliptycznej doby. Że jakby weszliśmy do tego wieku apokalipsy. A ja wierzę tomu, że 11 septembrą. Wierzę w to, że 11 września. Kiedy były napadnute te dwojiczki w Ameryce. Kiedy były te dwie wieże uderzone w Ameryce. Że tym momentem weszliśmy do apokaliptycznych dziej. Że w tym momencie jakby weszliśmy do tych dziejów apokalipsy. A jest zaujímavé, że od tego momentu jest taki wzaty taki pokój z tej ziemi. I jest to bardzo ciekawe, że właśnie od tego momentu jakby został zabrany taki pokój z ziemi. Amerykanie do wtedy si nie wiedzieli przedstawić, żeby ich nieco mogło ohrozić. Amerykanie do tego momentu nie mogli sobie wyobrazić, że cokolwiek może im zagrażać. A od tego momentu cała Ameryka pociutuje pocit nieistoty. A strachu. Od tego momentu cała Ameryka odczuwa po prostu lęk, niepokój. Ale Boże Słowo nam bardzo jasnie mówi, że będzie odniaty pokój z ziemi. A Biblia nam bardzo wyraźnie mówi, że pokój zostanie odjęty, zdjęty z ziemi. A nikt si nie wiedział przedstawić, jak może być zabrany pokój z Ameryki. A nikt nie mógł sobie wyobrazić, w jaki sposób może zostać odjęty pokój z Ameryki. A widzicie, że wszystko się to napełnia. I widzimy, widzicie to, że zostało to, jakby wypełniło się to. Ludzie hľadajú, mają úzkosť vo swoich sercach. Ludzie poszukują, mają taką tęsknotę w swoich sercach. Chcą wiedzieć, co będzie dalej. Pragną tego, pragną wiedzy czy poznania tego, co będzie w przyszłości. A i wierzący ludzie mają otázky, co będzie dalej. I również wierzący ludzie mają takie pytanie, co będzie dalej. A prvnež Pán Ježiš Kristus vstúpil do neba, pýtali sa ho učeníci, Pane, toto je ten čas, keď chceš obnoviť Izraelovi kráľovstvo, alebo Ježiš nejaký iný čas má prísť. Vstúpil do neba, to učňovi pýtali sa Jezusa, Panie, czy to jest właśnie ten czas, w którym Ty wypełnisz to Królestwo Izraelskie, czy jest jakiś inny czas? A učeníci, ktorí chodili s Pánom Ježišom, mali otázky na budúcnosť. I nawet uczniowie, którzy chodzili z Jezusem, mieli pytania co do przyszłości. Ale Pan Jezus im bardzo krasnie odpowiadał. Ale Pan Jezus im tak pięknie odpowiedział. To nie jest waszą wecą. Poznawa czasy a rzeczy, które si Bóg w swoich planach. Nie jest to waszą rzeczą, abyście znali sprawy i rzeczy, które Bóg w swojej mocy ustanowił. Ale co jest waszą rzeczą? Ale co jest waszą rzeczą? Przyjmiecie moc Ducha Świętego. Przyjmiecie moc Ducha Świętego, która przyjdzie na was, która stąpi na was, a będziecie mi świadkami. A będziecie dla mnie świadkami moimi. Od Judei. Począwszy od Judei, aż po wszystkie kończyny. Aż na cały świat. To jest waszą rzeczą. To jest wasza sprawa. Wiecie, ja się nie dopytuję, jak to będzie do budúcna. Ja, wiecie, nie pytam się o to, w jaki sposób to a nie tak są na przyszłość tak będzie. Zaujaty budúcnosťą. I nie jestem tak bardzo skupiony nad przyszłością. Lebo wiem, że Pan Ježiš si to nie praje, abyśmy hlbali a skúmali budúcnosť. Ponieważ wiem, jestem tego świadomy, że Pan Jezus nie nakłania nas do tego, żebyśmy szukali i próbowali rozumieć tą przyszłość. To, co nam jest potrzebne wiedzieć, nam, wierzącym ludziom, to nam jest zjawione w Pisme. To, czego potrzebujemy jako wierzący ludzie, wszystko to znajdujemy w Piśmie i to nam wystarczy. Ale wiecie, co jest naszą wecą? A wiecie, co jest naszą sprawą? Każdej doby. W każdym czasie, za każdych okolności, w każdych okolicznościach,
Czy tym okolnościom rozumiemy albo nie? Czy rozumiemy te okoliczności, czy nie rozumiemy? Czy przychodzi takie królestwo, albo odchodzi onakie królestwo? Czy przychodzi takie królestwo, czy odchodzi jakieś inne królestwo? Naszą úlohą jest zwiastować Ewangelium Jezusa Chrystusa. Naszą sprawą, naszym celem jest zwiastować Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Widzicie? To jest Jego wola. To jest Jego wola. Niektórzy ludzie zabłudzili w swoim myśleniu. Niektórzy ludzie zbłądzili w swoim myśleniu. A zaujmują się, príliš zaujmują o przyszłość. I bardzo troszczą się, zajmują się przyszłością. A potem hľadajú sposób, akoby túto svoju zvedavosť na budúcnosť naplnili. A potem szukają takich sposobów, w jaki sposób mogą zapewnić sobie tą przyszłość. Počúvajú na všelijakých Nostradamov. Słuchają wszelkiego rodzaju tak zwanych Nostradamusów. Czytają wszelijakie prorockie knihy do budúcna. Jakieś proroctwa czy prorockie książki na przyszłość. A kiedy to wszystko czytają. I kiedy wszystkiego tego suma czytają, sumarów, kiedy się to wszystko sumuje w ich żywocie, w ich życiu, jest strach. Wtedy rezultatem tego wszystkiego jest strach. A myśmy nie zobrali ducha służby, abyśmy się za siebie bali. Nie wzięliśmy ducha niewoli, byśmy się bali, czy ano. Tak? Ano, jako izraelski lud w Egipcie byli otrokmi. Tak jak lud izraelski w Egipcie, kiedy oni byli niewolnikami, oni tam byli, żyli w strachu. Ale myśmy wzięli ducha synostwa. Ale myśmy wzięli ducha synostwa. Którym aj wolamy Abba Ojcze. Którym wołamy Abba Ojcze. Teda nasze serce zaspaja z ocowym sercem. Wtedy nasze serce złącza się, łączy się z sercem Ojca. A to serce ocowe jest zjawione Panu Jezusowi. A to serce Ojca jest objawione w Chrystusie. Panu Jezusie. A chcesz poznać serce niebieskiego Ojca? Jeżeli chcesz poznać serce niebieskiego Ojca, tak czytaj, co mówi o tym Pan Jezus. To czytaj, co na ten temat mówi Pan Jezus. A on dokonale rozprawa o swoim niebieskim Ojcu. A wtedy znajdziesz, że on w sposób doskonały mówi o sercu swojego Ojca Niebiańskiego. A my za tak to możemy bliżyć naszemu Ojcowi. I wtedy możemy się przybliżyć do naszego Ojca. Wierząc. Nasz czas jest teraźniejszy czas. Nasz czas to jest czas teraźniejszy. Nasz czas nie jest czas budúcnosti. Nasz czas to nie jest czas przyszłości. Ten jest ukochany w Jego rękach. Ten jest schowany w Jego rękach. Ale nasz czas jest teraźniejszy czas. Ale naszym czasem jest czas teraźniejszy. Preto mówi aj Duch Święty dnes, kiedyście poczuli Jego głos. Z tego względu właśnie nawet Duch Święty mówi, kiedy usłyszeliście Jego, dziś kiedy usłyszeliście nie Jego głos. Swoje nie zatwardzajcie swoich widzicie, serc. Widzicie, Duch Święty mówi, to jest twój czas. Widzicie, Duch Święty mówi, to właśnie jest ten czas. Kiedy Bóg do ciebie przemawia. Ten to przytomny czas. Jest to ten właśnie obecny czas. Masz być świadkiem Jezusa Chrystusa. Masz być świadkiem Pana Jezusa Chrystusa. Masz wydawać czy świadczyć o nim. Masz rozprawać o jego wierności. Masz rozmawiać o jego wierności. Przywiązać ludzi ku Chrystusowi. Przywiązywać ludzi do Chrystusa. Wytrzymywać ludzi z pekelnych bram. Wyrywać ludzi z bram piekła. A aby się obrócili k żywemu Bogu. Żeby mogli się zwrócić do żywego Boga. Aby mogli znaleźć zbawienie dla swojej duszy. Żeby mogli znaleźć zbawienie dla swojej duszy. To jest nasza uloga. To jest nasze cel, nasze nie nasze dążenie. Nie czasy a doby, które nie, ma Bóg ukryte. Nie te przyszłe czasy i dnie, które Bóg ma ukryte w swoich rękach. Lebo toto jest ten czas, który nam uczynił Chrystus. Ponieważ to jest ten czas, który dla nas Bóg stworzył. A w tomto czasie my mamy służyć. A w tym czasie właśnie mamy służyć. Mamy być użyteczni Bogu. Mamy być użyteczni dla Pana, dla Boga. I swoim bliźnim. I dla swoich bliźnich. Teda, jakie miejsce mają sny w żywocie człowieka? Jakie miejsce mają sny w życiu człowieka? Teraz wam powiem, dlaczego mogą być sny niebezpieczne. Powiem wam, ze względu na co sny mogą stać się niebezpieczną rzeczą. Lebo są niektórzy, którzy mówią, ja mam prorockie sny, a to, co sam mnie śniwa, to się napełni. Ponieważ są niektórzy, którzy mówią, że no ja mam prorocze sny i mówi, to, co mi się śni, to się wypełnia.
Wiecie, sen, który nie jest od Boga. Wiecie, sen, który nie pochodzi od Pana. Ten toho základom nie jest Pan Jezus. Którego fundamentem nie jest Pan Jezus. Tento sen, który nie pochodzi od Pana, základom pre niego jest strach. Ten sen, który nie pochodzi od Pana, jego efektem czy skutkiem jest strach. Widzicie, hovoril som vám o tom sne, ktorý sa mi sníval, keď prvnež ma Boh povolal do služby Evanjelia. Vidíte, mówiłem vám o tym śnie, przez który Pan Bóg powołał mnie do służby Ewangelii. Ale keď ten sen skončil, hneď som išiel k Pánu Ježišovi. Ale kiedy ten sen się skończył, to przyszedłem do Pana Jezusa. A hneď som sa od Pána pýtal, Panie, co mi ty chcesz? I zaraz prosiłem Pana i pytałem się, co ty chcesz mi powiedzieć. A ja som widział, że to, co mi Bóg zjawił, jest w súlade z jego słowem. A widziałem potem, że to, co Bóg mi objawił, jest w zgodzie z jego słowem. Základom tohoto premýšľania w tomto sne nie był strach. Podstawą tego przemyślenia czy rozmyślania, skutkiem tego wszystkiego nie był strach. Ale láska Pána Ježiša. Ale miłość Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, w czym się rozlišuje sen, który nie jest od Boga, a który jest od Boga? Wiecie, jak można rozróżnić sen, który nie jest od Pana, a który jest od Pana? Sen, który jest od Boga, jest w súlade z Bożym Słowem. Sen, który pochodzi od Pana, jest w zgodzie z Bożym Słowem. A sen, który pochodzi od toho złego, ma základ w strachu. A sen, który pochodzi od złego, ma w sobie ten ładunek strachu. A powiem wam, ako to funguje. Powiem wam, jak to funkcjonuje. Są niektórzy ludzie, którzy nieco sa im sníva. Są niektórzy ludzie, którym coś się śni. A teraz ten strach, ta obawa z toho. A potem strach czy lęk, który z tego się wywodzi. Vyvoláva negatívnu vieru. On powoduje, że powstaje negatywna wiara. A táto negatívna viera dá do pohybu okolnosti. A ta negatívna viara priprovádi jakby te okoličnosti. Aby ste rozumeli, čo myslím pod negatívnou vierou. Żeby ste zrozumieli, co myślę na temat, mówiąc negatívna viara. Túto negatívnu vieru používajú čarodejníci. Tą negatywną wiarę używają czarownicy, wieszcy, wieszczkowie czy wróżbiarze, hipnotyzerzy, a właśnie okultyści, jednym słowem również okultyści. Jednym słowem okultyści. Teda człowiek, który wstupuje do wykładów snów, więc człowiek, który przystępuje do tego, aby sen wyłożyć, a te to sny nie są od Boga. A te sny nie pochodzą od Pana. Właśnie się dotyka okultnych mocy ciemności. To wtedy dotykają się tacy ludzie tych okultystycznych mocy ciemności. A ty to okultyści używają negatywną wiarę. I właśnie okultyści używają tej negatywnej wiary. A ta to wiara pochodzi ze strachu. I ta wiara pochodzi czy bierze początek swój w strachu. To by som vám vedel presne vysvetliť, ako používajú títo okultisti túto właśnie chciałem vám to strach pokazywać, przekazać vám to, żebyście wiedzieli, w jaki sposób okultisti używają strachu. Len jeden taký príklad vám uvediem. Poviem vám jeden príklad. Že obyčajne ľudia, keď idú k veštcom, že ľudia, ktorí prichádzajú do vružbiaři či do vružek, tak ten wieszczec powie wiele zaujímavých vecí. I ten wieszczek czy wróżbiarz przekaże kilka czy wiele różnych takich bardzo interesujących rzeczy. Pre toho človeka. Związane z tym człowiekiem. Ale položí do toho jeden proste nejaký príbeh, čo sa stane. I potem przedstawi jakąś rzecz, która ma się wydarzyć. A opowie o tym? Napríklad powie, niekto z twojej rodziny zomrie. I na przykład powie, że ktoś umrze z twojej rodziny. A tento człowiek dostanie strach. I wtedy ten człowiek zacznie żyć w strachu. Zacznie się zaoberać, kto by to mógł być. I zacznie rozmyślać nad tym, któż też to może być. Uwierzy temu. Uwierzy temu. A ta to jest negatywna wiara, tento strach, którego základ jest strach. A ta negatywna wiara, której źródłem czy przyczyną jest strach. Tak
da do pohybu rzeczy, to przyprowadzi czy przywiedzie te rzeczy do rzeczywistości. A właśnie to, co ten wieszczec powiedział, się napełni. I wtedy to, co ten wieszczek czy wróżbiarz powiedział, spełni się. Nie preto, że to tak ma być. Nie dlatego, że tak miało być. Ale preto, że ten nieszczęśnik uwierzył negatywną wiarą. Ale dlatego, że ten nieszczęśnik uwierzył tą negatywną wiarą. A właśnie dał do pohybu mocy ciemna. A i jakby dopuścił do tego, że dopuścił do działania mocy ciemności. A te to mocy ciemna spowodowały tragedię. I te moce ciemności przygotowały tą tragedię. Albo jakieś inne ciężkie okoliczności. Albo jeszcze jakieś inne ciężkie sytuacje, okoliczności. Które właśnie według napełnieniu tohoto weszczenia. Które były zgodne z tą wróżbą. Preto nie chcę, mógłbym wam inne przykłady wywieźć. A mógłbym wam inne przykłady również pokazać. Tak jest to z wywoływaniem duchów, a ja nie wiem, co wszystko. Jest to związane z wywoływaniem duchów i jeszcze nie wiem, wiele najpierw jeszcze innych rzeczy. Najpierw to ludzie wywoływają w ludziach strach. Najpierw ci ludzie, ci okultyści wywołują strach w ludziach. A kiedy już dokonale każdy trasie. A kiedy każdy już się trzęsie, już jest wystraszony. Wtedy zaczynają te rzeczy funkcjonować. Wtedy te rzeczy zaczynają funkcjonować. Lebo ta negatywna wiara pochnie te to mocy ciemne. Ponieważ ta negatywna wiara będzie używana przez mocy ciemności. To właśnie Słowo Boże nam abyście zawarowali wykładu snów. Abyśmy się strzegli wykładów snów. Lebo ten, kto si wyklada swoje sny. Ponieważ ten, który wyjaśnia swoje sny. Ten tomu uwierzy. Ten temu zacznie wierzyć. A póki ten sen nie jest wyłożony od Boga dany. A dopóki ten sen nie jest wyłożony przez Pana. Pochnie w swoim życiu te to mocy ciemna. Użyje w swoim życiu moc ciemności. A ta jego negatywna wiara zacznie působit. A ta negatywna wiara zacznie działać. A potem przychodzą różne tragedie. A wtedy przychodzą różne tragedie. Mnohe niewyswetlitelne, ciężkie rzeczy. Różne niewyjaśnione, ciężkie sprawy. A ja wam muszę powiedzieć, że są niektóre zbory, gdzie wobec te to rzeczy nie są jasne. I muszę wam powiedzieć, że jest wiele zborów, gdzie w ogóle te rzeczy nie są dla nich jasne. Że są do końca, bol są w jednym takim zborze w Serbii. Byłem w takim zborze w Serbii. Gdzie som kazał, a mówił som proti okultyzmu. Gdzie głosiłem i mówiłem przeciwko okultyzmowi. Mówił som, że jaka jest to przewrotność. I mówiłem na temat tego, jakie to przewrotne jest. A jak som o tom kazał. I w czasie, kiedy głosiłem. Jedna babička, która tam siedziała. Jakaś kobieta, która siedziała tam. Naraz widzim, że nogi jej idą hore. Widziałem, jak jej nogi w górę się podnoszą. Teda a głowa zase pod ławicą. A głowa gdzieś tam na dół pod ławkę. Dziwam się na tą babku, co robi. I patrzy się na tą kobietę, co ona wyprawia. Proste przewróciła się. Po prostu się tak przewróciła. Jak som rozprawał o tym, że te rzeczy są przewrócone. Jakżem zaczął mówić o tym, że te sprawy to jest przewrotne, przewrócone rzeczy są. Była przytomna moc Ducha Świętego. Wtedy była obecna moc Ducha Świętego. Tu to babku to przewróciło. I tą kobietę właśnie to przewróciło. A kiedy som sa pozeral, głowę miała pod ławicą. Kiedy popatrzyłem się, a ta głową miała pod ławką. Widział som, że sa na mnie usmiewa. Priam diabol sa usmieval z niej. I patrzy się na, że ona patrzy się na mnie i uśmiecha się tak, jakby diabeł prosto się patrzył i uśmiechał. A ja som nie wiedział, czy mam teraz przestać kazać, albo co mam robić. I nie wiedziałem, co mam zrobić, czy mam zaprzestać głoszenia. Pokračoval som ďalej. Ale kontynuowałem. Kázal som voči týmto temnym veciam. Głosiłem przeciwko tym ciemnym rzeczom. A hovoril som, aby sa očistil zbor od týchto vecí. I mówiłem, żeby zbór został oczyszczony od tych spraw. A po skončení zhromaždenia mi starší zboru hovorili, vieš, to bola tá babka. A po skončení zgromadzenia jeden ze starszych mi mówi, wiesz, kto to była ta kobieta? No, že ona robí takéto čary všelijaké. A ona mówi, ona to dokonuje różnych czarów. A my jej to nie wiemy wyswetlić, aby się to zbawiła. A my nie potrafimy jej wyjaśnić, żeby zostawiła to. Lebo ona to już od dawna robi. Ponieważ ona już to od bardzo dawna praktykuje.
Prevrátenosť. Widzicie, przewrotność. Ta negatívna viera fungovala. Pracovala, działała. A my hovorili tí bratia v tom zbore, že toľko všelijakých tragédií. I ci bratia v tom zbore mi mówili, že tam bolo wiele różnych różnorakich tragédií. Mnoho psychicky nemocných ľudí. Różne wiele chorých umysłowo ľudí. A jednoducho nevedeli si s týmito vecami poradiť. Ale nevedeli sobie, nevedeli, neznali vyjšťa z tej situácii, neumieli poradiť sobie. Čo hovorí o tomto Božie slovo? Co na ten temat mówi Božie slovo? Božie slovo hovorí v 5. knihe Mojžišovej. V 5. knihe Mojžišovej. V 19. kapitole. V 19. rozdiale. Prepáčte, hneď to bude. Prepáčte, 18. kapitola je to. Tak, to jest 18. rozdział. Od 9. verša. Od 9. verša. Keď vojdeš do zem... Prečítaj, prosím. Kiedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wyzywający zmarłych. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą. Ano, dziękuję. Wiecie, ty, którzy si wykładają sny po swojom, ci, którzy próbują wyjaśniać po swojemu sny, alebo cez nejaké snáre, alebo używając jakichś senników, títo sa dostávajú do oblasti veržby. Tacy ľudia jakby vchodzą v zakres vieščenia, vružbiarstva. A my musíme vedieť, že čo o tom hovorí Boh. I my powinniśmy być świadomi, co na ten temat Bóg mówi. Boh hovorí, že nie len ten skutok nenávidí, Pan Bóg mówi, że nie tylko skutek tych rzeczy jest dla niego obrzydliwy, ale tą 12. wersie mówi, że aj ten człowiek, który to robi. Ale w tym 12. wierszu jest napisane, że również człowiek, który to czyni, jest obrzydliwy. Teda, jak my si weźmiemy na jakikolwiek sposób, więc kiedy ludzie czy wieszczą, wróżą na, w jakimkolwiek sposobem. Ten duch wieszczenia jest bardzo niebezpieczny. Ten duch wieszczenia, wróżenia, wróżbiarski jest bardzo niebezpieczny. A to jest preto niebezpieczny. Niebezpieczny jest z tego względu, lebo go Bóg nienawidzi. Ponieważ Bóg go nienawidzi. Ducha wieszczby nienawidzi Bóg. Bóg nienawidzi ducha wieszczby, ducha wróżbiarstwa. Ale aj toho, kto si wieszczy. Ale również tego, który wróży. Dnes myslím si, že skoro všetky noviny, ktoré berete do rúk, obsahujú horoskopy. Myślę, że dzisiaj w zasadzie chyba wszystkie wiadomości czy gazety, które bierzecie do rąk, tam jest pełno horoskopów. Idem autom, stlačím gombík, začnú hovoriť o horoskopie. A kiedy jadę samochodem, włączę wiadomości czy radio i zaczynają mówić o horoskopach. Wiecie, to już pomaly nie ma gdzie człowiek stąpić, lebo wszędzie ma horoskopy, wężby. Już nie ma prawie miejsca, gdziekolwiek człowiek dotknie czy wejdzie, wszędzie wróżby, horoskopy. Wiecie, nie wiem, czy ste boli niektórzy w Budapeszcie. Nie wiem, czy ktoś z was był w Budapeszcie. Ale ja som išiel cez takú ulicu, že skoro som nemal ako prejsť cez tú ulicu, pretože tí psíčkári tadial venčia tých svojich psov. Była tam taka ulica, že psiarze, którzy tam mieli svoje psy i tam nie było nawet bieda było przejść. Pretože všade mali tie výkaly.
I wikali. Odchody, tak, miały właśnie pełno odchodów, tak. A mnie to było tak obrzydliwe, takie było to takie dla mnie takie ohawne, ohydne, że są powiedział, już cez tą ulicę nigdy więcej nie pójdę. I wtedy powiedziałem sobie, że tą ulicą już nigdy więcej nie przejdę. Jedno tylko niemal są, tak są musiał wybierać, ako. Więc musiałem tak wybierać moją drogę. W jaki sposób tam iść? Żebym się nie pośliznął. Ohawne. Ohydne. Ale tak jest to ohawne Bogu. I w taki sposób jest to ohydne dla Kto Boga. Kto zaobera weszcieni. Który, człowiek, który zajmuje się wróżbiarstwem. Wiecie, mnohi aj w zborach, którzy się zaoberają tymi to swoimi snami. I jest wielu nawet w zborach, którzy zajmują się tymi swoimi snami. A odwoływają się na to, że aj Józefowi się śniwali sny. I powołują się na to, że no nawet Józefowi się śniły sny. Aj Faraonowi się śniwali Faraonowi sny. Też się śniły. Aj Józefowi się śniwał sen mąż Marii. I Józefowi, mężowi Marii również się śnił sen. A w snie się mu ukazał anioł. I anioł mu się ukazał we śnie. Mudrcom Pan Bóg mówił w nocy. Mędrcom przemówił w czasie nocy. Tak oni si robią nárok, że aj k nim będzie mówić. I więc oni również Bóg. Tak sobie myślą, że dla nich, do nich również Bóg w ten sposób będzie mówił. A skumają swoje sny, a wykładają si. I biorą te sny i próbują je wykładać. Ale wiecie, tyto ludzie, którzy tak to robią w zborze, w cyrkwi, śpią. Ale wiecie, ci ludzie, którzy tego dokonują, tak czynią, śpią w zborze. Boże słowo pre nich nie ma co powiedzieć. Dla nich Boże słowo nie mówi nic. Oni stale hľadajú nejaké veci, ktoré sú tajomné, mistické. Oni ciągle szukają, czy zwracają uwagę na jakieś mistyczne, tajemnicze rzeczy. Gdzie sa naciągają niegdzie, gdzie inni nie dociągną. Próbują gdzieś dosięgać takich rzeczy, które inni nie dosięgają. A wiecie, to jest kozy charakter. To jest taki charakter kozła. Widzieliście już pasa kozu? Widzieliście już taką zapasy kozłów? Ja som kiedyś pasł oweczki, a mamka mi przybalila k nim aj kozy. Kiedyś pasłem owce i dołączyły do tego również kozy. A tieto oweczki pasli sa tu trawiczku, ryskali, jedli. A te owce sobie pasły tą trawę tak spokojnie. A kozy vždy sa len na to dívali, či sa ja dívam. Ale kozy ciągle zwracały uwagę na to, czy ja się patrzę. Už som aj hovoril, ty koza, jedz, skloń sa, jedz tú trávu, nawet lebo mówiłem, ti zakrutím tým krkom. Nawet mówiłem tym kozom, koza, bierz się do tego pasienia, bo inaczej ci ten kark skręcę tam w to miejsce. A ona sa tak mądro dívala na mnie. A ona sa tak mądrze patrzy na mnie. Hovorím, tam máš trávu, jedz. A ja mówię, tam máš trávę, jedz. A potom, keď videla, že ja sa nedívam, a potom, kiedy widziała, zauważyła, że się nie patrzę, postawiła się na strom, tak się oparła, stanęła na drzewko, a zaczęła naciągować się, i tam naciągała się i wyciągała z tych konarów. A robiła szkodę. I szkodę robiła. Ale trawa ich nie zaujmowała. A trawa ich nie interesowała. A owieczki pięknie się pasły. A owieczki pięknie, spokojnie pasły się właśnie w taki sposób. A koza? Koza do góry. Naciągała krew. Ciągle naciągała ten swój kark. Raz mi Szanko mówił, że tati, ja nie będę za ciebie siedzieć więc w zgromadzeniu. Raz mi mój syn właśnie mówi, że tata, ja nie będę już siedział więcej w zgromadzeniu. Za ciebie? Za tobą, twoim chrbtem? Tak. No bo ciebie wżdy tak to chodzi głowa. Ponieważ ciebie tak ciągle ta głowa chodzi. A on wiesz, kiedy jest głaszane Boże słowo. A ja mówię, wiesz, kiedy słowo Boże jest głoszone, tak ja się temu tak cieszę. To ja się temu tak cieszę właśnie. Tak jest, dobrze mówisz. O, dobrze mówisz, bracie. Amen. Te owieczki, kiedy się trają. Tak jak te owce, które tak właśnie jadły tą trawę, czy zrywały tą trawę. Dobre jest to słowo, co mówisz. Dobre jest to słowo, co mówisz. Użyteczne. Pożyteczne. Wiecie, dobre jest, kiedy jest kazane słowo Boże między nami.
Wiecie dobrze, kiedy jest głoszone Słowo Boże między nami. A ty masz charakter tej owieczki. A ty masz charakter tej owcy. A przyjmasz to. I przyjmujesz to. Można nie musicie tak chodzić hlaba jak być może nie musicie tak właśnie, ta głowa nie musicie tak kręcić jak wujkowi Barkociemu. Ale w sercu tak sa, tak. Ale w sercu właśnie tak możecie robić. Trawi się tu trawiczku. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Sława Bogu. Chwała Panu. Wiecie, ale kozy charakter, on sa naciąguje. Charakter kozy to jest takie właśnie naciąganie się. Co ten wujko Barkoci tu rozprawa? Co ten wujek Barkoci to powiada? A szlapu trawą. I tak depcą tą trawę. My chcemy poczuć większe rzeczy. My chcemy większe rzeczy. A naciągają się. I tak się naciągają. Naciągają się krok. I tak naciągają tę szyję. Lebo oni nieco więcej wiedzą. Ponieważ oni, one więcej wiedzą. A nie wiedzą się spokoić z tą trawą. I nie potrafią się uspokoić przy tej trawie. Wiecie, ty ludzie w cerkwi, którym Boże Słowo nie starczy. Wiecie, ludzie w kościele, w zborze, którym nie starcza Boże Słowo. Którym nie starczy to prorockie słowo, które jest zapisane w Piśmie. Którym nie wystarcza to prorockie słowo zapisane w Piśmie. Oni się muszą dopełniać swoimi własnymi snami. Oni muszą to dopełniać czy wypełniać to swoimi własnymi snami. Naciągują się za tym, co mówił Nostradamus, a ja nie wiem, kto wszystko. I naciągają się za tym, co mówił Nostradamus, nie wiem jeszcze kto wszystko. A dopełniają się swoją wiarę z tymi to wszelijakimi i jakby utwierdzają, umacniają swoją wiarę tymi wszystkimi rzeczami. Ty to mają kozi charakter. To jest właśnie ten kozi charakter. A tych sa strancie. I tych właśnie się strzeżcie, bądźcie ostrożni. Modlicie się za swoich wodców. I módlcie się za swoich aby wam dobre Boże Słowo. Aby wam dawali dobre Boże Słowo. Abyście mogli tu trawiczku. Żebyście tą trawę, tu zeleną, tą zieloną, czerstwą, świeżą. Ako ten dobry pasterz, kiedy wodzi swoje oweczki po tak tej świeżej trawie. Tak jak ten dobry pasterz, który prowadzi swoje owce na tą świeżą trawę. Aby aj wyście mogli tak to być. Byście również wy mogli właśnie to tak przebywać w wierze. Już tak to w marcu ma matka zwykła posielać, aby som strážil húsatka. Już to tak było w zwyczaju, że moja mama posyłała mnie w marcu, żebym pilnował gęsi. A ja som hovoril matke, mamička, však ešte ta stará tráva je uschnutá, mladá ešte nerastie, no na čo mám tie húsky? I ja wtedy mówię, mamusiu, ale przecież to nie ma sensu, żeby gnać te gęsi. Przecież stara trawa jest uschniona, młode jeszcze nie ma. Po co ich tam gnać? Len ich wyżeń a pozoruj, co budu jest. A mówi do mnie, idź tylko, wypędź je i zwróć uwagę, co będą jeść. A przyszli te húsky, kiedy som ich tam wyhnal. I te gęsi przyszły, kiedy ich tam pognałem. Była tam stara uschła trawa. Była stara uschła trawa. A spomiędzy tej starej uschłej trawy wyrastała już młoda trawa. A spomiędzy tej właśnie starej trawy wyrastała taka młoda trawka. A te húsky wścibkali do tej młodej trawy. A te gęsi właśnie szczypały sobie tą młodą trawkę. Tu uschłą niechali. Zostawiły tą uschłą. Ale tu czerstwą. Ale tą świeżą. Tu si trhali. To no, urywały. A mówię, jakie są mądre te gęsi. I mówię, no te gęsi są mądre. Mądrejsze jak ja. Mądrzejsze niż ja. Ja som si myslel, że co oni tam budu robić. Myślałem sobie, co one będą robić. A oni wiedzieli, co mają. A one wiedziały, co mają. A jeszcze się tak cieszyli. I potem się jeszcze tym cieszyły. Tak samo ty też Bożemu Słowu. Tak samo ciesz się również Bożym Słowem. A to, co ci Boże Słowo mówi o przyszłości. I to, co Boże Słowo mówi ci o przyszłości. Niech ci starczy. Niech ci wystarczy. Niech twoje serce jest napełnione Jego Słowem. Niech twoje serce będzie wypełnione Jego Słowem. Nie snaż się wyswetlować si swoje sny. Nie próbuj wyjaśniać swoje własne sny. Panu Jezusowi Chrystowi mamy zjawioną Jego wolę. W Panu Jezusie Chrystusie mamy objawioną Bożą wolę, Jego wolę. Lebo twoje sny cię mogą dowieść do strachu. Ponieważ twoje sny mogą cię przyprowadzić, czy zaprowadzić w miejsce strachu. A mogą ci spowodować tragedię. I mogą ci przyprowadzić, czy przynieść tragedię. Ale jak jest jakiś sen od Boga. Ale czy jeśli jest jakiś sen od Pana, od Boga. Pan Bóg ma przyprawiony w tym swoją sławę. To wtedy Pan będzie przez to uwielbiony.
A on ma z tym swoje plany. I on ma w tym swoje własne plany. A wždycky, kiedy Bóg mówi przez sny k człowieku. A kiedy zawsze kiedy Pan mówi przez sny do człowieka, tak tyto sny są wżdy w zgodzie z Bożym słowem. To te sny zawsze będą w zgodzie z Bożym słowem. A ty nas wedą ku Chrystu. I one będą nas przyprowadzać do Chrystusa. A czekamy, aby nam on powiedział. I będziemy oczekiwać, aby on nam to wyjaśnił. Ten wyznam tego. Znaczenie tego co snu. Co nam z tym to chce opowiadać. Znaczenie tego, co właśnie przez to Bóg nam chciał powiedzieć. Amen. Amen. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Nasz drogi niebieski Ojcze. Drogi Ojcze niebieski. Z całego serca ci dziękujemy za to do obiedzie. Z całego serca dziękujemy ci tutaj za ten czas. Dziękujemy, żeśmy mogli być w obecenstwie z tobą. Dziękujemy ci, że mogliśmy być w obecności z tobą. A możemy być w obecenstwie jeden z drugim. I również, że możemy być w społeczności jedni z drugimi. Ukazujesz nam na żywot Józefa. Dziękujemy ci, że pokazujesz nam życie Józefa. A ukazujesz, że sny, które miał, były od Ciebie. I pokazujesz nam to, że sny, które miał, były od Ciebie, pochodziły od Ciebie. Mówili o Twoich planach. Mówiły o Twoich planach. W jego żywocie. W jego życiu. A w żywocie jego rodziny. A również w życiu jego rodziny. Byli w zgodzie z Twoją wolą. Były zgodne z Twoją wolą. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to. Mnohým spôsobom si hovorieval ľuďom v minulosti. Wieloma spôsobami ty mówiłeś ľuďom v przeszłości. Ale dnes nám hovoríš v Pánu Ježišovi, ale vo svojom dzisiaj synu. Mówisz nám poprzez Pána Jezusa, przez swojego syna. Ďakujeme, že môžeme mať i takéto skúsenosti. Dziękujemy ci, że możemy mieć takie możliwości. Ako mal Józef. Jakie miał Józef. Ale dziękujemy, że możemy się dziwać na Twoje słowo. I dziękujemy Ci, że możemy się patrzeć na Twoje słowo. Które nam może mówić więcej jako nasze sny. Które może nam mówić więcej i mówi więcej niż nasze sny. Sława Ci za to. Chwała Ci za to. Amen.